Krystyna urodziła się w Persji. Kiedy pogański król Persji, Chosroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, święta Krystyna miała należeć do pierwszych osób, które padły jego ofiarą. Jej męczeńska śmierć miała nastąpić 13 marca 559 roku. Z dekretem prześladowczym króla perskiego łączył się pogrom, jaki poganie urządzili ludności chrześcijańskiej w Persji. Święta Krystyna musiała należeć do grona znakomitych osobistości wśród chrześcijan, skoro tak prędko padła ofiarą prześladowania. Perskie imię świętej miało brzmieć Yazdin. Święta miała nadto jeszcze imiona Sira i Sirin. W ikonografii święta Krystyna przedstawiana jest w szacie matrony z palmą męczeńską w ręku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święta Krystyna aż do śmierci walczyła w obronie wiary. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.